ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ To znaczy oświadczenie wiary, że nie ma Boga jak tylko Allah. يعني أقول بلساني أشهد يعني أقول بلساني. Oświadczam przez językiem. وهذا الذي أقول بلساني لابد أن أعتقد هذا بقلبي يعني الباطن يوافق الظاهر. To, co mówimy na języku, musi być równe z tym, co mamy w sercu, to, co wierzymy w sercu. وأعمل بهذا أيضا. I tak samo wykonujemy to na naszych kończynach. لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. Nikt nie jest godny czczenia jak tylko Allah. كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة. Każdy albo każda rzecz, która była czczona oprócz Allah, jest to czczenie fałszywe. لا إله إلا الله بناء مثل هذا البناء يقوم على ركنين على عمودين. Oświadczenie wiary stoi na dwóch filarach. الركن الأول. Pierwszy filar. أكفر بجميع ما يعبد من دون الله. Odrzucamy i nie wierzymy we wszystko, co jest czczone oprócz Allah. لا أعبد الجن. Nie czcimy dżina. لا أعبد الملائكة. Ani aniołów. لا أعبد أحد. Nie czcimy nikogo. إلا الله أثبت العبادة لله وحده لا شريك له. Jak tylko czcimy Allah i zatwierdzamy akty czci tylko dla Niego. إذا لابد في لا إله إلا الله من كفر بجميع ما عبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. Czyli zatwierdzamy akty czci dla Allah i nie wierzymy i odrzucamy wszystko, co jest czczone oprócz Allah. ونشهد أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد بشر عليه الصلاة والسلام. I zatwierdzamy, oświadczamy, że prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam jest sługą Bożym i nie jest czczony. وهو رسول عليه الصلاة والسلام أرسل الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق الجن والإنس لا نكذب النبي صلى الله عليه وسلم. Jest wysłannikiem dla wszystkich ludzi i dżinów i nie jest czczony. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. Jest nie يعني لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر نخالف هذا الأمر. Nie jest możliwe żebyśmy شهادة أن محمدا عبده ورسوله ما معناها؟ Oświadczenie, że Muhammad jest prorokiem i sługą Bożym, co أي oznacza? أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر هو عبد لا يعبد. Oznacza to, że prorok Muhammad jest człowiekiem i nie jest czczonym. وهو رسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب أرسله الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق. Jest on nie kłamie i został wysłany do całej ludzkości jako prorok. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم نمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. Jest to obowiązkowe, żeby być mu posłusznym i wykonywać to, co nam rozkazał. ونبتعد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نبتعد عن كل المحرمات. Żeby oddalić się od wszystkich złych rzeczy, wszystko co jest złe i nie wykonywać tego. نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في دين الله. Podążamy za prorokiem Muhammadem. لا نبتدع في دين الله. Okej, nie podążamy za prorokiem Muhammadem sallallahu alaihi wasallam i nie wymyślamy nowych rzeczy w religii. يعني لا يمكن ان نخترع عباده من عندنا او نزيد على العباده. لابد ان نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في العباده. Nie możemy wymyślić nowych rzeczy w religii. Musimy podążać za prorokiem tak jak on nam to przekazał. نعم.